Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o starym, ale jakże aktualnym i często poruszanym zagadnieniu, mianowicie jak powstają religie i jak to się dzieje, że jest ich aż tyle i jak to jest z ich skutecznością, czyli z tym, czy faktycznie do Pana Boga prowadzą, czy też nie. Zapraszam. Okazją do nakręcenia tego materiału jest film na kanale Wojna Idei. Ateista, teolog i niewolnik wchodzą do baru. Jest to audiobook przygotowany przez pana Szymona Pękale. Jest to dzieło Tołstoja, Kawiarnia w Suracie. I o ile w większości przypadków uważam, że materiały z Wojny Idei są raczej wartościowe, tak uważam, że ten materiał jest raczej bezwartościowy. To może trochę przesada, ale jednak uważam, że jest potencjalnie szkodliwy i jestem trochę zaskoczony, że tego typu materiał ukazuje się na tymże kanale. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem przedstawia on wizję taką mega spłaszczoną. O co chodzi? Ten film, ten audiobook Kawiarnia w Suracie opisuje historię teologa, który tak długo studiował teologię, że w końcu stwierdził, że zostaje ateistą i wchodzi ten teolog ze swoim niewolnikiem w Indiach do kawiarni. No i tam rozpoczyna się dyskusja, on rozmawia, najpierw pyta swojego niewolnika, czy Bóg istnieje, on odpowiada o swoim pogańskim bóstwie, no i po kolei później przedstawiciele różnych religii włączają się do rozmowy i przedstawiają, że to ich właśnie religia jest prawdziwa i tylko ich religia do zbawienia prowadzi. No i na końcu jest przedstawiona w mało dyskretny sposób postać mędrca. Mędrzec jest takim Konfucjuszem, w sensie jest wyznawcą Konfucjusza, czy powiedzmy dziedzicem myśli Konfucjusza, uczniem Konfucjusza, który tak rozstrzyga jak ten mędrzec ten spór. I naprawdę mnie to zaskakuje właśnie to, że ten materiał tam jest zaprezentowany. To rozwiązanie, znaczy raz, że tak proste przedstawienie, kto tutaj jest właśnie tym mędrcem i co on prezentuje, no to moim zdaniem jest dosyć szokujące. No ale po kolei, cóż ten mędrzec wyjaśni konfucjański? Otóż mówi on, że opowiada historię. Opowiada historię, jak to ludzie chyba rozbijają się na wyspie, czy przybijają po prostu ze statkiem do jakiejś tam wyspy i zaczynają rozmawiać o słońcu. Jest tam człowiek, który tak długo patrzył w słońce, że aż oślepł od tego słońca i twierdzi, że żadnego słońca nie ma. To jest analogia do tego teologa, który stwierdził na końcu, że zostaje ateistą. No i później po kolei każdy tam przedstawia swoją wizję słońca i właśnie większość twierdzi, że ono jest jakimś takim bóstwem albo takim, powiedzmy, lokalnym zjawiskiem świecącym właśnie nad ich krajem. No i tam pojawiają się też tacy, którzy wiedzą, że ono tak naprawdę wschodzi też i zachodzi nad całym światem. No i w końcu jest jakiś nawigator, który wie, że faktycznie to Ziemia krąży wokół Słońca i wyjaśnia dokładnie, jak to się dzieje. No i teraz ten mędrzec konfucjański wyjaśnia, no i właśnie tak samo jest z Bogiem. Czyli Bóg jest nad wszystkimi, jeden wielki jak to Słońce i On świeci na tych wszystkich i ludzie sobie Go różnie pojmują, tak, ale to jest, wszyscy widzą jakby to samo Słońce i widzą te same promienie tego słońca, jeden lepiej rozpoznaje jego naturę, drugi gorzej, niech żaden nie pogardza, żaden nie pogardza tym innym, tym drugim, bo wszystkie te nasze twory, nasze świątynie, nasze religie, one wszystkie są naszymi wytworami, które tworzymy na podstawie tego, co obserwujemy, czyli największą, najdoskonalszą świątynią według mędrca konfucjańskiego z tej opowieści jest właśnie sam świat. I każda świątynia jest stworzona właśnie na wzór tego świata, czyli tej pierwotnej świątyni stworzonej przez samego Pana Boga. I to tak naprawdę nasza zawiść, nasz egoizm, nasza pycha skłania nas do tego, żeby postrzegać nasze religie jako lepsze od tych, które mają nasi
sąsiedzi. Może zacznijmy od wyjaśnienia tego, co jest słuszne w tej opowieści. Otóż prawdą jest bez wątpienia to porównanie do tego słońca, w sensie takim, że tak, Bóg jest jeden, jak to jedno słońce, które tam jest widoczne i wszyscy widzą je na tym widnokręgu. Zgadza się. No i ten obraz mędrca konfucjańskiego jest w tym sensie słuszny, że niektóre wyjaśnienia istoty słońca, tam ktoś wyjaśniał, że ono w jakimś bagnie tam się zatapia, że to jest właśnie ktoś tam jeździ na jakimś rydwanie, powiedzmy takie mitologiczne wyjaśnienia. No i prawdą jest, że wiele z tych wyjaśnień jest po prostu odległych od rzeczywistości. Człowiek jakoś próbuje sobie wytłumaczyć swoje istnienie i tą rzeczywistość, którą obserwuje, wyjaśniał sobie jakoś jak potrafi i faktycznie jest to w jakiś sposób odległe od rzeczywistości. Natomiast ten aspekt w ogóle nie wybrzmiewa u samego Tołstoja, to znaczy to wcale to nie jest to, co jest najważniejsze w tej przemowie tegoż mędrca konfucjańskiego. To znaczy to nie jest tak, że tamten nawigator faktycznie niejako jest przedstawiony właśnie jako powiedzmy ten, który rozpoznaje rzeczywistość. Raczej najważniejsze w tym przemówieniu wydaje się być to, że tak naprawdę to wszyscy mają to samo słońce, i wszyscy, tylko nasza pycha skłania do tego, żeby twierdzić, że jedno wyjaśnienie jest lepsze od drugiego. To jest tutaj moim zdaniem szokujące w tej powieści. Wydaje się, jakoby tylko pycha, tak odpowiada moim zdaniem ten mędrzec konfucjański, że tylko pycha sprawia, że jedno wyjaśnienie jest lepsze od drugiego, a więc jedno, to odnosząc to do tego obrazu, wydaje się, że wyjaśnienie, że słońce tam wschodzi z jakiegoś jeziora i wpada wieczorem do bagna i jest kulą ognia, która świeci tylko nad jednym państwem, że to wyjaśnienie wcale nie jest gorsze od wyjaśnienia, powiedzmy, takiego naukowo-przyrodniczego. Wcale nie jest to lepsze i tylko pycha sprawia, że ci, powiedzmy, Europejczycy współcześni twierdzą, że jest tak. To tylko pycha tak sprawia. Tak naprawdę to wszystkie wyjaśnienia są dobre. Takie sprawia wrażenie, powiedzmy, ta odpowiedź, czy ta wypowiedź tego konfucjańskiego mędrca, gdzie on kończy tym, że właśnie to pycha to sprawia i wszyscy milkną. Jakby właśnie rozumieją nagle właśnie ten misjonarz i ten protestant i ten muzułmanin i ten Żyd i wszyscy tam w tej zgromadzeni w tej kawiarni rozumieją, tak, to pycha skłania nas do tego, żeby twierdzić, że jakaś religia jest lepsza albo gorsza. I tak naprawdę to wszystkie właśnie kierują się do tego jednego słońca. I dlatego uważam to opowiadanie za kiepskie, za nietrafiające w ogóle w sedno. Powiedzmy, że jest taki moment, gdzie ociera się to faktycznie o ważne myśli, ale trafia gdzieś zupełnie w bagno, nawiązując do tego słońca, które wpada w bagno. Moim zdaniem właśnie ta opowieść to jest takie słońce w bagnie. To znaczy zaczyna się faktycznie jakąś ciekawą myślą, tym porównaniem do słońca, ten ateista, czyli ten człowiek, który patrzy w to słońce tak długo, że ono go oślepia. Jest tam kilka takich ciekawych myśli, ale później właśnie to wszystko tylko pycha i tak naprawdę wszystkie wyjaśnienia są dobre. Tam ten mędrzec konfucjański wcale nie twierdzi, że tak samo prawdziwa jest ta wersja, że to Ziemia krąży wokół Słońca i jak ta z tym bagnem, ale taki jest w zasadzie wniosek, bo wniosek końcowy jest taki, że to jedno Słońce świeci nad nami wszystkimi i wszystkie te wyjaśnienia tak naprawdę są dobre. Tak? Bo nie należy, tam jest to powiedziane słowami, że nie wolno pogardzać tym, kto widzi to tak i tak i tak. Oczywiście nikim nie należy pogardzać, natomiast nie zostaje w ogóle powiedziane, że jedno wyjaśnienie jest lepsze od drugiego i ten aspekt jakby zostaje gdzieś tam zupełnie zepchnięty w kąt. I dlatego właśnie nagrywam dzisiaj ten materiał. Otóż tak, Bóg jest tylko jeden, czyli to On stworzył cały ten świat, to On zbudował, można tak powiedzieć, tą pierwotną świątynię, bo ten świat jest w pewnym sensie świątynią, czyli miejscem, w którym istoty rozumne mają oddawać Panu Bogu cześć. Czyli my mamy cały ten świat wykorzystać do tego, żeby Jemu cześć oddawać. Jest tylko jeden Bóg, innego być nie może i tylko jedna pierwsza przyczyna może być, bo gdyby była jakakolwiek inna, to ta pierwsza nie byłaby pierwsza, nie byłaby źródłem tego wszystkiego, nie byłaby tym bytem koniecznym. Odsyłam do, jeśli kogoś to interesuje, do mojego materiału Młodzieńczy dowód świętego Tomasza z Akwinu. To jest bardzo ciekawa sprawa, ten byt konieczny i niekonieczny.
Tak, pod tym względem oczywiście Bóg może być tylko jeden. I oczywiście człowiek naturalnie ma ten pęd do tego, pewną intuicję, żeby szukać wyjaśnienia istoty całego wszechświata, żeby szukać jakiejś wyższej instancji od siebie. Zarówno nasza intuicja do tego dąży, jak i nasz rozum. Bo rozum zawsze pyta dlaczego, jaka jest przyczyna, po co, skąd to się wzięło. Szuka związków przyczynowo-skutkowych. Zarówno intuicja, jak i rozum szuka, kieruje nas do Pana Boga. Natomiast człowiek bardzo łatwo może popaść w błędy w poznaniu Pana Boga. I ten aspekt jakby zupełnie w tym opowiadaniu gdzieś tam schodzi na czwarty, piąty, szósty plan, a w pewnym sensie wydaje się, że nawet go tam nie ma. Otóż tak, człowiek może popaść w błędy i te błędy mogą sprawić, że człowiek nie zrozumie, jaki jest Bóg, jaka jest pierwsza przyczyna. I jeśli go nie zrozumie, to może też nie zrozumieć, czego on od nas oczekuje, jeśli czegoś faktycznie oczekuje. To jeśli Pan Bóg faktycznie do nas przemówił, no to i tam przemówił, czego on od nas oczekuje, no to człowiek ma obowiązek, żeby poznać go, poznać jego wolę i zgodnie z nią ułożyć swoje życie. No i teraz ta bardzo skomplikowana, a moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa, no właśnie skąd się biorą różne religie. To wzbudza wiele kontrowersji i bywa czasami moim zdaniem bardzo, bardzo mocno niezrozumiane. Otóż zacznijmy sobie od samego początku. Bóg stwarza rodzaj ludzki. Mamy Adama i Ewę, od których rozpoczyna się rodzaj ludzki. Jeśli dla kogoś to jest kontrowersyjne, że mamy Adama i Ewę, to odsyłam do materiału, czy Adam i Ewa istnieli naprawdę. Chyba tak to się nazywało. No i mamy tych prarodziców, którzy później mają swoje dzieci, które mają dzieci i tak dalej, i tak dalej. I jeśli kogoś interesuje temat kazirodztwa, to również ten temat poruszałem. Podejrzewam, że w tym samym materiale. Teraz nie jestem pewien, a jeśli nie tam, to w którymś z tych pokrewnych i one tam powinny też być podlinkowane. Było ich tam ze trzy materiały ogólnie na ten temat. Ale wróćmy do naszego tematu. Oczywiście Adam i Ewa uczyli swoje dzieci o Panu Bogu, uczyli tego, co zostało im objawione, gdy oni mieli na początku ten wyjątkowy kontakt z Panem Bogiem i później pewnie też ze względu na tą wiedzę, którą już posiadali, tak, wiedzieli o nim bardzo dużo, przekazywali te informacje. To jest początek tradycji ustnej, takiej powiedzmy tej pra-tradycji, można powiedzieć, czyli tej prehistorycznej tradycji, gdzie Adam i Ewa przekazują te informacje o Panu Bogu i ich dzieci, i dzieci ich dzieci, i tak dalej, przekazują te informacje coraz dalej. I oczywiście te informacje przetrwają w formie różnych opowieści. My byśmy dzisiaj powiedzieli o legendach, natomiast słowo legenda dla nas już brzmi takie po części nieprawdziwe, natomiast tam jest to właśnie po prostu przekaz ustny, do którego też z czasem oczywiście mogą się wkraść coraz większe antropomorfizmy, coraz większe upodabnianie Pana Boga niejako do człowieka. Mogą się tam wkradać pewne błędy, natomiast jest ten przekaz, pewien przekaz pierwotny i to jest wyjaśnienie, skąd się we wszystkich praktycznie takich starych kulturach biorą pewne wciąż powtarzające się motywy, jak na przykład motyw tej świetlanej, utraconej przeszłości. To jest motyw, który nieustannie pojawia się w tych najstarszych kulturach, czy to takich zupełnie pierwotnych, gdzieś tam amazońskich, czy to w kulturze starożytnego Rzymu. Gdzieś tam w tej mitologii zawsze jest ten złoty okres utraconej przeszłości, który właśnie takie wygnanie z raju. To praktycznie zawsze ten motyw się pojawia. Bardzo często pojawia się motyw potopu, tej kary Bożej, która zmiata ogromną część ludzkości, co jest oczywiście dużo młodsze, tak, niż Adam i Ewa, ale to jest też taki motyw bardzo wspólny dla bardzo wielkiej ilości kultur. Podobnie kwestia grzechu pierworodnego, ten upadek, to, że człowiek spada z jakiegoś piedestału, na świat wchodzi jakaś klęska, która człowieka rani jako cały gatunek, rani go, sprawia, że nie jest on do końca w porządku. To są takie motywy, które znajdziemy w mnóstwie różnych mitologii, a pamiętajmy o tym, że mitologie, nawet jeśli później stały się częścią jakichś pogańskich religii, to mogą być jeszcze starsze, tak, mogą zawierać sobie właśnie fragmenty legend, opowiadań, które swoje źródło mogą mieć w ogóle jeszcze w prarodzicach, w ich dzieciach, ich dzieci. Czyli ta
powiedzmy taka pra-tradycja, tak? To pierwotne objawienie, bo Pan Bóg objawia się pierwotnie Adamowi i Ewie, przekazuje im informacje, które oni mają przekazać dzieciom. To pierwotne objawienie oczywiście zostaje przekazane i ono żyje w tych pierwszych rodzicach i później w dzieciach i dzieciach ich dzieci. Oczywiście ono może z czasem ulegać pewnej deformacji. Tak? Możemy sobie wyobrazić całe wieki, które mijają, ludzkość, która się rozchodzi coraz dalej po ziemi. Jest naturalne, że może to ulec pewnej deformacji, że może się wkraść coraz więcej błędów, coraz więcej niezrozumień, coraz więcej antropomorfizmów. Takiego utracenia tego pierwotnego, dosyć czystego obrazu Pana Boga, to też swoją drogą czasami można dostrzec w religiach politeistycznych. Często zdarza się, że widać w religiach politeistycznych ślady tego, że są one już deformacją religii monoteistycznej. To się zdarza, że jest tam jakiś ślad, że jak się grzebie dosyć głęboko, to znajduje się tam ślady tego, że to były kiedyś w jakiejś formie religie monoteistyczne i z czasem stawały się politeistyczne ze względu na to, że politeizm jest w jakiś sposób bardziej kuszący. No właśnie, tu może być to wyjaśnienie z tego opowiadania w jakiś sposób słuszne, że człowiek jednak chce mieć jakiegoś takiego swojego własnego opiekuna, jakiegoś takiego swojego własnego bożka i może to skłaniać do tworzenia takiego politeizmu. Pan Wojciech Cejrowski opowiadał o swoim własnym doświadczeniu. Nie pamiętam, gdzie to było i nie pamiętam, w której książce, ale ktoś jest bardzo ciekaw, to na pewno to znajdzie. Gdzie właśnie on był, osobiście tego doświadczył, z jakimś pierwotnym ludem. Tam pan Cejrowski zapytał tego szamana, w co wy wierzycie, jaki jest wasz Bóg. No i on mu tłumaczy, że my wierzymy w ten wiatr i w ogień i w wodę, że to są właśnie nasze bogi. No i pyta, i ten Cejrowski jest taki niezadowolony, tak, naprawdę to są wasze bogi, a ty jaki? A jaki jest twój Bóg? Odpowiada na to szaman. On mu pokazuje krzyż. No i szaman mówi, no halo, to ty tutaj, nie podoba ci się nasze słońce i nasz wiatr i nasza ziemia, a ty wierzysz w ten fetysz? No i wtedy Cejrowski mu mówi, no to jest tylko obraz, tak? A ja wierzę w stwórcę tego słońca, tego wiatru, tej wody i tego ognia i tak dalej. No i ten szaman na to mówi, no to tak jak my. No i na to Cejrowski mu odpowiada, ale to dlaczegoś mi tego od razu nie powiedział? No bo ci biali barbarzyńcy, wy tego nie zrozumiecie. To znaczy, to jest coś, czego on osobiście doświadczył. Tak? To było coś, co jego osobiste doświadczenie, że może się skrywać tutaj nawet tak bardzo, bardzo prosty sposób, aktualnie dzisiaj jeszcze, pod pierwotną, powiedzmy, taką warstwą politeizmu, może skrywać się w jakiś sposób właśnie wiara w stwórcę. I z takiej rzeczy, z takiego podejścia, jak Cejrowski znalazł to jeszcze aktualnie w XXI wieku, może to było jeszcze w XX, no ale to ma małe znaczenie, z czegoś takiego łatwo też może zrodzić się prawdziwy politeizm. Bo z czasem, jak tak szamani wymierają, a prosty lud wierzy właśnie w wodę, słońce i tak dalej, to może to z czasem, może to niestety, przejść w takie formy stricte politeistyczne. I tutaj już powoli odpowiadamy na pytanie, skąd się biorą religie w jakiejś części. Na pewno po części religie są degradacjami tego pierwotnego objawienia. Czy religie mogą mieć inne źródła? Oczywiście, że mogą. Mogą mieć źródła, powiedzmy, że już bardziej zewnętrzne, czyli czyjąś ingerencję z zewnątrz. Mogą mieć źródła stricte satanistyczne, czyli jakiś demon może się objawiać jako jakiś bożek, wymagać ofiar na przykład i w ten sposób może stworzyć jakiś taki swój satanistyczny kult albo wykorzystać jakiś kult, który już istnieje, taką zdegradowaną formę politeistyczną. Dosyć łatwo jest wykorzystać, czyli taki zły duch teoretycznie może się objawić na jakimś tam wzgórzu na przykład. Objawić się i powiedzieć, że dać znać, że on chce krwi, ludzkiej krwi. Ja jestem ten, którego wy czcicie tam od zawsze i ja wymienię jakiegoś tam bożka i teraz chcę krwi. Musicie składać mi w ofierze jakieś ofiary. Tak może być i to może być albo stworzenie nowej, takiej politeistycznej religii, satanistycznej wręcz religii, albo wykorzystanie czy przemienienie jakiejś już istniejącej, która wcześniej mogła być degradacją objawienia pierwotnego. Oczywiście może też religia wynikać z objawienia samego Pana Boga. I jest to, wydaje się to być naturalne, że w tej sytuacji, kiedy to objawienie pierwotne degraduje się z czasem, że Pan Bóg zadziała jeszcze raz, żeby przypomnieć te najważniejsze prawdy o sobie. Najpierw przygotowując naród na
przyjście Mesjasza na to, te najważniejsze, najcenniejsze informacje, na przyjście ostatecznie samego Pana Boga, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej wcielonej Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale żeby to przyjście, żeby miał kto go przyjąć, potrzebny jest ten naród wybrany, czyli pewne prawo, i tutaj mamy objawienie Starego Testamentu, nadanie pewnego prawa mające przygotować ten konkretny, niewielki, nic nieznaczący wtedy naród. No, gdy Pan Bóg się objawia Abrahamowi, to w ogóle nie jest jeszcze naród. Tak? Później w przypadku Mojżesza to jest mały, uciśniony lud w Egipcie, który zostaje wyprowadzony, wybrany po to, żeby nadać mu prawo, które powoli doprowadzi go do stanu, w którym będzie w stanie przyjąć Mesjasza. I to, że ostatecznie Mesjasz zostaje zabity, ukrzyżowany, że z inicjatywy przełożonych ludu żydowskiego, to oczywiście jest w jakiś sposób straszne, że ten naród wybrany tak postąpił. Nie zmienia to faktu, że pomimo, że władza polityczna tak postąpiła, to ten naród był gotowy przyjąć Mesjasza, w tym sensie, że mamy apostołów, oczywiście Najświętszą Maryję Pannę, która jest w ogóle poza tą kategorią, w sensie no, jako absolutnie doskonała istota, to jest zupełnie inna kategoria, ale mamy apostołów, którzy są w stanie tą naukę przyjąć. Oczywiście przy pomocy Ducha Świętego to inaczej by się nie dało. Są w stanie tą naukę przyjąć. Są w stanie na początku właśnie w Ziemi Świętej ją rozprowadzić, roznieść tam. Ona trafia na podatny grunt, pomimo tego, że władza polityczna to zawsze jest władza polityczna, czy władza to zawsze jest władza, ona ma swoje interesy i ona postanawia Pana Jezusa zabić. Natomiast jako lud tak jest tam wielu chrześcijan, wielu, którzy się nawracają. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, nawet wielu właśnie spośród kapłanów nawraca się i rozniosą tą wiarę, właśnie przecież pierwotni Izraelici rozniosą tą wiarę poza granice swojego kraju i ze względu na to rozbicie tego narodu, nie przez przypadek, no wtedy właśnie Rzymianie dobiją ten naród, także on rozejdzie się po całym świecie i dzięki temu chrześcijanie również będą mogli rozejść się po całym świecie, dzięki temu również ta wiara rozejdzie się po całym świecie. A więc tak, Bóg jest tylko jeden, jak w tym obrazie to Słońce jest jedno. Oczywiście wiemy, że obraz tak, to mamy wiele różnych gwiazd, natomiast no, używamy po prostu tego obrazu jako pewnej analogii. Natomiast ten Pan Bóg objawia się w bardzo konkretny sposób. Najpierw mamy objawienie pierwotne dla Adama i Ewy, mamy objawienie Starego Testamentu i mamy później objawienie Nowego Testamentu, czyli najdoskonalsze objawienie tego, jak Pan Bóg, jaki Pan Bóg jest i jak my mamy do Niego zdążać. No i teraz, a skąd wiemy? Czy to nie jest tylko właśnie taki, jak tamten konfucjański mędrzec sprawił, tylko taka nasza pycha, że my sobie twierdzimy, że to objawienie było najlepsze, a przecież Mahomet też miał jakieś objawienie i może ono było lepsze. No po to mamy rozum, żeby takie rzeczy rozstrzygać. Po to mamy rozum, żeby sprawdzić, czy to faktycznie może pochodzić od Pana Boga i to należy w sposób racjonalny, rozumowy weryfikować. A więc jak sprawdzamy, czy jakieś objawienie pochodzi od Pana Boga? Gdy ktoś przychodzi i mówi nam, że o, ja mam Słowo Boże, no to nie uwierzymy mu, bo chcemy znaków wiarygodności. Mówiłem o tym w materiale Czy ksiądz traci wiarę? Tam mówiłem o tych podstawowych znakach wiarygodności. A więc co jest potrzebne? Są potrzebne jakieś znaki. Jakie znaki? Cuda i proroctwa. A więc Pan nasz Jezus Chrystus powstaje z martwych. Poświadczają nam to prości, nieuczeni ludzie, którzy są spokojni, wszystko na to wskazuje, że zrównoważeni, przedstawiają bardzo wysoką, doskonałą naukę, która przebija pod wieloma względami najlepszych filozofów tamtego okresu. Ci prości ludzie, którzy przedstawiają tą naukę, czyli są nie tylko zrównoważeni, ale ponad swoją epokę, można powiedzieć. I oni mówią, Chrystus zmartwychwstał, myśmy go widzieli, myśmy z nim jedli i jestem gotów dawać to świadectwo, chociażbyście mnie zabijali. No i tak umierają apostołowie, później ich uczniowie i tak dalej, i całe pokolenia pierwszych męczenników. Nie ma bardziej wiarygodnych świadków niż tacy, którzy są gotowi życie swoje oddać za swoje świadectwo. Oczywiście człowiek może być szalonym i dlatego być gotowy oddać życie za swoje świadectwo, ale właśnie dlatego wspomniałem o tym zrównoważeniu, które widzimy u apostołów. I jednocześnie te cuda, które oni czynili, które poświadczali z kolei nam ich uczniowie, którzy znowu też zostają zabici za swoje świadectwo. Odsyłam, jeśli kogoś to interesuje do materiału Czy ksiądz straci wiarę i w ogóle do całej playlisty Obrona Wiary, bo tam
dużej mierze wykazuje właśnie, dlaczego wiara katolicka jest wiarygodna, dlaczego wierzymy w to, co wierzymy. Tu może pojawić się jeszcze pytanie, no dobrze, ale to znaczy, że tylko Kościół katolicki prowadzi do zbawienia? Tak, to znaczy, że Kościół katolicki jest jedynym kościołem, który jest założony przez samego Pana Boga. Objawił się Pan Bóg i przekazał nam informacje, jak mamy do Niego zdążać. I te informacje przekazał właśnie Kościołowi. Mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, ty jesteś Kefas i na tej skale Kefa wybuduje mój Kościół. I bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. On będzie filarem i podporą prawdy. Czy to znaczy, że poza jego widzialnymi granicami nie da się zbawić? Czy to, że poza Kościołem nie ma zbawienia, oznacza, że poza jego widzialnymi granicami nie da się zbawić? Nie. To oznacza, że nie ma innej instytucji, która by łaskę przekazywała, że nie ma innego środka, który prowadzi do zbawienia. Natomiast człowiek, który szuka szczerze prawdy, jest gotów poddać się pod prawo Boże, nie udaje mu się do tej prawdy dotrzeć z tego czy innego powodu i stara się tak dobrze, jak potrafi żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, oczywiście Pan Bóg może go obdarzyć łaską uświęcającą, uczynić go uczestnikiem boskiej natury i w ten sposób do zbawienia go doprowadzić. Nie wiemy, ilu takich ludzi jest, tak samo jak nie wiemy, ilu katolików się tak naprawdę zbawi. I teraz czy to jednak nie jest niesprawiedliwe, że jeden rodzi się jako katolik, jest mu łatwiej, drugi rodzi się jako poganin i jest mu trudniej. Otóż każdy człowiek otrzymuje tyle łaski, ile jest konkretnie w jego sytuacji potrzebne do zbawienia. I czy okoliczności mają znaczenie? Mają znaczenie, ale nie są decydujące. Możemy wziąć też taki przykład, powiedzmy już zupełnie z naszego kręgu kulturowego. Człowiek może żyć w okolicznościach, które są szalenie trudne. Na przykład weźmy powstanie warszawskie. Ludzie rzuceni tam w tym momencie. Trudne i pod względem doczesnym, i pod względem duchowym. Czy faktycznie powiemy, że tam więcej ludzi postępowało źle, niż więcej ludzi żyło źle, jeśli spójrzmy teraz po prostu na naszych rodaków, tak? Nie tyle na oprawców, co na naszych rodaków. Więcej ludzi tam żyło źle niż w czasach pokoju? Moim zdaniem nie. Procentowo wcale trudność tej sytuacji nie sprawiła, że procentowo więcej osób żyło w sposób niewłaściwy. Czy więcej osób poszło do nieba, czy mniej niż w stanie pokoju, tego nie wiemy. Okoliczności nie są decydujące. Czy nie mają znaczenia? Mają znaczenie. Jeśli mamy naprawdę katolickie społeczeństwo i nie mamy katolickich społeczeństw mniej więcej od 70 lat, bo to tak w wielkim uproszczeniu, bo jak Kościół nie przekazuje katolickiej nauki, no to trudno, żeby katolickie społeczeństwa nasiąkły tą nauką i stały się katolickimi społeczeństwami. Ale jeśli mamy prawdziwe katolickie społeczeństwo, to ono oczywiście przede wszystkim w marszu pokoleń, przez formację, przez to, że promuje wyrabianie w dzieciach cnót, przez to, że całe to społeczeństwo pracuje nad tym, żeby pokonywać nasze przywary, żeby wyrabiać w nas cnoty, w kolejnych pokoleniach wyrabiać cnoty, jednocześnie, żeby w sposób spokojny, racjonalny, dobry, przekonywający przekazywać prawdę, to oczywiście taki człowiek ma dużo łatwiej, żeby znaleźć prawdę i za nią podążyć. I w tym sensie te okoliczności są szalenie pomocne. Można powiedzieć, że taki człowiek potrzebuje mniej łaski wtedy, żeby dostąpić zbawienia, w tym sensie, że potrzebuje pokonać mniej przeszkód, żeby do zbawienia dojść. Natomiast Pan Bóg, ze względu na samą swoją sprawiedliwość, każdemu człowiekowi udziela tyle łaski, ile jest potrzebne właśnie w jego konkretnej sytuacji do zbawienia. Czyli jeśli ktoś żyje w azjatyckim stepie i jest mu szalenie trudno poznać Pana Jezusa, to on otrzyma dokładnie tyle łaski, ile będzie potrzebne, żeby on zbawienia dostąpił. I to nie oznacza, że on otrzyma taką łaskę, że nagle pozna właśnie Kościół i pojedzie i się ochrzci, tak? Czasami może tak to zadziałać, ale nie każdy musi mieć taką możliwość, nie? Nie zawsze to będzie możliwe i to może odbyć się w ten sposób, że to będzie zupełnie niewidoczne dla otoczenia. To znaczy, ten człowiek będzie po prostu starał się żyć tak dobrze, jak potrafi, starał się poznać prawdę, nie pozna jej do samego końca. Święty Tomasz mówi, że w takim przypadku właśnie Pan Bóg albo posyła misjonarza takiemu człowiekowi i wtedy faktycznie on będzie mógł wstąpić do kościoła, albo anioła, czyli udziela mu pewnego oświecenia, pokazuje mu pewne podstawowe prawdy o sobie samym. Pan Bóg pokazuje mu poprzez wewnętrzne oświecenie, co
trzeba robić, jak trzeba żyć, no i ten człowiek wtedy być może bez tego, że to jakoś bardzo widać na zewnątrz właśnie, będzie mógł dostąpić zbawienia. A więc podsumowując, tak, oczywiście Bóg jest jeden i oczywiście, że wszyscy ludzie naturalnie, intuicyjnie chcą znaleźć te podstawowe, najbardziej ważne wyjaśnienia na temat naszego świata, po co istniejemy, po co istnieje nasz świat, jakie jest jego źródło, właśnie kim jest Bóg. Oczywiście, że każdy szuka tej odpowiedzi. Oczywiście, że jest tylko jeden Bóg. Ale nie oznacza to, że wszystkie odpowiedzi są dobre. Tak? Niektóre odpowiedzi, niektóre wyjaśnienia, kim jest Pan Bóg, są tragiczne. Niektóre zwodzą na manowce. Niektóre są wręcz zainspirowane demonicznie i są po prostu katastrofalne. I teraz, jakie jest nasze zadanie? No, naszym zadaniem nie stawać świadectwo prawdzie, czyli pokazywać, co Pan Bóg o sobie powiedział, wskazywać, dlaczego to jest prawda, co wskazuje na to, że to objawienie jest prawdziwe, a nie twierdzić, że no to tylko pycha skłania do tego, że jedni twierdzą, że jego religia jest lepsza od drugiego. Nie pycha, a prawda. Rozum skłania nas do tego, żeby powiedzieć, że jedno jest prawdziwe, a drugie nie jest prawdziwe. To tak samo jak rozum nas skłania, żeby powiedzieć, że Ziemia krąży wokół Słońca, tak samo rozum skłania nas do tego, żeby powiedzieć, że Pan Bóg objawił się przez Pana naszego Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. To jest tak samo rozumowe. I próba, jak moim zdaniem, to dzieło Tolstoja, ta kawiarnia w Suracie, jest taką próbą tego zaciemnienia tak naprawdę. Jest próbą sprowadzenia religii na pole właśnie takiej uczuciowości, że no każdy tam sobie jakoś czuje, jakoś tam Pana Boga będzie chwalił, a to wszystko jedno jaka tak naprawdę to ważne, żebyśmy się w tym wszystkim nie kłócili. Moim zdaniem jest to szalenie aintelektualne, antyrozumowe, no i oczywiście ostatecznie po prostu przeciwko prawdzie, przeciwko Panu Bogu, przeciwko zbawieniu duszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.